Witam serdecznie i zapraszam na pyszny dżem wiśniowy bez cukru, do przygotowania którego będziemy potrzebowali około 2 kg wiśni przed drylowaniem, sok wyciśnięty z jednej cytryny, 2 szklanki ksylitolu oraz 4 słoiki o pojemności 250 ml. Wypłukane wiśnie dryluję i przekładam do garnka. Zasypuję ksylitolem i odstawiam na około 2 godziny, żeby puściły sok. Następnie dodaję sok z cytryny, garnek stawiam na gazie i smażę dżem około 1,5 godziny. Długość smażenia dżemu zależy od tego, jak gęsty chcemy uzyskać. Im dłużej smażymy, tym dżem będzie gęstszy. Jeżeli chcemy sprawdzić, jak gęsty będzie dżem po wystudzeniu, to możemy przeprowadzić test tak zwanego zimnego talerzyka. Na dobrze schłodzony talerzyk w zamrażalniku nakładam łyżeczkę dżemu i czekam do wystudzenia. Gotowy, gorący dżem nakładam do wcześniej wyparzonych słoiczków. Brzeg słoiczka dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczko. Słoiczki ustawiam do góry dnem na ściereczce. Nakrywam ręcznikiem lub kocykiem i pozostawiam do wystudzenia. Ale jeżeli nie jesteśmy pewni, czy słoiki złapały, to należy je zapasteryzować. W wodzie około 10-15 minut, a w piekarniku około 30. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Dżem z wiśni z ksylitolem jest gotowy, życzę udanych przetworów i smacznego!